Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dziś przedstawię kolejny zestaw survivalowy, który tym razem ma być takim nawiązaniem do mojego drugiego zestawu survivalowego, który stał się jednym z moich popularniejszych filmów, który może nie był najlepszy, może nie był profesjonalny w jakiś tam sensowny sposób, ale był całkiem ciekawy, miał dużo rzeczy i był w dość nietypowym formacie. Taka dość duża, okrągła puszka, dużo rzeczy się tam mieści i po prostu odbiór był dość pozytywny. Pomyślałem, że można by zrobić coś podobnego w puszce nieco mniejszej, ale także okrągłej. I pierwsze co, puszka, kiedy jej nie używamy, nie jest w żaden sposób wodoszczelna, wodoodporna. Dlatego jeśli chcemy ją gdzieś przechowywać, owijamy sobie dookoła taśmą izolacyjną. Tutaj mamy przycisk Hiodryken. Naciskamy i puszka się otwiera. Pierwsze co, na pokrywce mam dwie większe igły do szycia i wiertło 1,5 mm, czegoś tak. Nie ma to większego znaczenia. Liczyło się dla mnie to, że jest wiertło, które jest rzeczą przydatną w montażu jakichś takich mniejszych konstrukcji drewnianych. Dalej, banknot 20-złotowy, to wiadomo do czego. Większy pożytek z jednego banknotu niż ze 100 mniej wartych monet, które zajmą mnóstwo miejsca. Dalej są dwie półlitrowe torebki spięte gumkami, żeby nie zajmowały miejsca, żeby się nie walały. Może być na wodę, do uzdatniania. Dalej jeden karabinczyk. Lubię mieć tego typu rzeczy. Może nie mają aktualnie zastosowania, ale także dużo miejsca nie zajmują, nie ważą prawie nic. A zawsze warto mieć jakiś montaż dodatkowy. Dalej zwykły ołóweczek. . 5 metrów mikrokordu, czy jak tam to się nazywa, taki oto cieniutki sznurek, który ma wytrzymałość, o ile się nie mylę, do 75 kg. Naprawdę mocna rzecz i w takim widocznym kolorze to jak najbardziej zaleta. Dalej Victorinox Rally, nie noszę go już w EDC, chociaż czasem mi się zdarza go wziąć. Aktualnie nie miał jakiegoś zastosowania, postanowiłem go tutaj włożyć, bo mam małą, fajną głownię, którą bez problemu możemy przeciąć jakiś sznurek, przeciąć taśmę, zaostrzyć patyk, tego typu rzeczy. Nie będzie nim batonować, wiadomo. Żadnym nożem, który by się tu zmieścił, byśmy nie batonowali, więc nie ma to większego znaczenia, czy będzie to mały Victorinox, czy cokolwiek innego. Ma też otwieracz do butelek i mały śrubokręt Philips, który jest naprawdę przydatną rzeczą. Oprócz tego penseta, wykałaczka, jakiś tam pilniczek. Zawsze też może się znaleźć zastosowanie. Kolejny malutki aluminiowy gwizdek. Podobnej wielkości malutka latarka, która jest zwykle dostępna w zestawach po co najmniej 5 sztuk. Nie jest najmocniejsza, ale świeci. Ogólnie w jakiejś większej ciemności nie jest to takie złe. Naprawdę możemy sobie po prostu przyświecić, kiedy szukamy czegoś w ciemnym miejscu. No, latarka, która się zmieści w takim zestawie, na pewno nie będzie nam służyła do chodzenia w nocy po lesie. Dalej, pręt żelazocerowy do rozpalania ognia, główna rzecz, najcięższa chyba w całym tym zestawie, ale sprawdza się świetnie. Jest to bardzo wydajny sposób rozpalania ognia, może nie najwygodniejszy, ale jak mamy dobrą blaszkę, czyli chociażby pilniczek z Victorinoxa, to bez problemu jakąś bardziej włóknistą rozpałkę nim zapalimy w parę sekund. Nawet mała zapalniczka. Drugie źródło ognia w zestawie. Przy tworzeniu zestawów moim zdaniem powinno się jakiś taki stosunek, ile jakich rzeczy chcemy w nim mieć. I w moim przypadku rzeczy do rozpalania ognia to byłoby coś koło 2/5 całego zestawu. I to jest najważniejsze, kiedy próbujemy się zmieścić w czymś takim kompaktowym. Dalej mam kompas guzikowy, nic nadzwyczajnego, ale jak na razie wskazuje dobry kierunek. Takie kompasy warto często sprawdzać dla pewności. Nie są najszybciej wskazujące, czasem trzeba chwilę poczekać, ale tak długo jak pokazują prawidłowo, nie ma problemu. Kawałek rozpałki. Taka kostka się około 5 minut pali. Z rozpałek dalej mam jeszcze 2 kawałki grubego knotu bawełnianego. Jedna z moich ulubionych rozpałek obok tego. Pali się długo, zapala się także od iskry. Kolejne. Trochę zapałek, mało zapałek, ale zawsze coś zapakowane w taki najbardziej kompaktowy sposób jak to możliwe. Nie zajmuje miejsca, a trzecie źródło ognia zawsze dobra rzecz. Następnie trochę małych metalowych gratów. Mam 4 agrafki, trochę gwoździ. Nawiązanie do tamtego zestawu. Gwoździe tak samo przy budowie schronienia wbijamy jakimś kamieniem, czy co nam się ciężkiego napatoczy. Może zestaw nie będzie na tyle wytrzymały, żeby wbijać im gwoździe. Ale to są rzeczy, które mogą nam chociażby przytrzymać w odpowiednim miejscu linkę, która będzie trzymała tarp. Mały zestaw do łowienia ryb. Mam tutaj 8 metrów żyłki, jakoś tak, może 10. No i jest kilka much, chyba 4 zwykłe haczyki. Nie będę tego wyjmować. No i 4 ciężarki, z tego co pamiętam 2-gramowe. Także w bardzo kompaktowej paczuszce. Tabletki do uzdatniania wody. Niestety obciąłem termin przydatności, więc będę musiał szybko go znaleźć i napisać. Otwieracz do puszek. Otwieracz do puszek typu P38 ma tą ostrą krawędź, dlatego bardzo dobrze się sprawdza w robieniu iskier. A dodatkowo jest oczywiście otwieraczem do puszek. Trochę palce bolą przy dłuższym użytkowaniu, ale to jest coś takiego awaryjnego. Gazik do dezynfekcji. Czy tam jak się przetniemy czymś, po prostu żeby zapobiec zakażeniu jakiejś mniejszej ranki. Dalej mam 4 plastry różnych rozmiarów. To samo zastosowanie, żeby się nie brudzić za bardzo, kiedy się czymś uszkodzimy. No i ostatnia drobnica. No to jest kilka takich wkręcanych haczyków. To samo zastosowanie co gwoździe. Wbijamy je w jakieś drewno, w jakieś drzewo. Oczywiście tylko kiedy jest to potrzebne. I możemy sobie zaczepić linkę, zawiesić jakiś plecak, czyli odpowiednio tu wkręcimy. Czy cokolwiek takiego. Na przykład taka sztuczka, kiedy jesteśmy na terenie, gdzie mogą być niedźwiedzie. Jedzenia nie zabieramy do obozowiska, tylko wieszamy na drzewie gdzieś dalej. No i w tym zestawie to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, proszę o łapkę w górę i jakiś komentarz. Zapraszam do oglądania innych filmów, subskrybowania i to tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć.